Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na naszym kanale. Chcielibyśmy Wam pokazać, co można zrobić z gałązek wierzby. Ja wykonałam taki tunel. Zrobiłam z kilku gałązek pojedynczo. Najpierw zwinęłam takie kółka. I każdy tutaj jest taki pęk kółek. Później wszystko razem połączyłam w jedną całość, aby zrobić tunel dla naszego króliczka. Możecie to zrobić sami. Naprawdę, to jest bardzo proste. Wierzba jest tak elastycznym drzewem, że bardzo łatwo się modeluje. I bardzo prosto wykonać taki tunel. Trzeba wziąć gałązki i zrobić właśnie takie elementy najpierw. Najlepiej wyparzyć, ja to już wyparzyłam wcześniej, aby pozbyć się, każdy krążek osobno, wyschły te krążki już, aby pozbyć się różnych tam rzeczy, które mogłyby się tam pojawić. Dla bezpieczeństwa. Więc taki tunel możecie sobie sami w domu wykonać i nie musicie nic za niego płacić, tylko poświęcić trochę czasu, ale macie swoje zwierzątka, które lubicie, kochacie, a więc taki czas nie będzie czasem straconym. Teraz pokażemy Wam, jak Angel przez to przechodzi. Mam nadzieję, że sobie tutaj, o, świetnie, widzicie, jak pięknie poradziła sobie. O, tutaj się bawi. Się schowała i tyłek wyciągnęła. Zostawiła w tym. O, jest, zobaczcie. Taki tunel można zrobić dłuższy oczywiście, bo ja tu mam tylko z kilku krążków. Tunel może ulec zmianie, bo to jest wierzba, którą uwielbiają nasze króliczki. Jest tutaj, o, widzicie sami. Angel się tutaj schowała, skryła. Można zrobić coś takiego jako kryjówkę. Wystarczy z tej strony na przykład zrobić na końcu gwiazdę, zamocować na środku i gałązkami oplatać wokoło, aż uzyskacie zamknięcie takiego. I też można przyczepić to sznurkiem. Ja tutaj mam taki bawełniany sznurek. I tym sznurkiem bawełnianym można to zamknąć, aby króliczki się tam chowały. Króliczki, czy świnki morskie, czy szczurki, czy chomiki. Wiadomą rzeczą jest, że wszystko robicie w odpowiednim rozmiarze, żeby wasze zwierzątko się tam zmieściło i mogło sobie z tego korzystać spokojnie. Więc można sobie tutaj takie zakończenie zrobić, zrobić to dłuższe, aby tam wasz pupil wszedł sobie do środka. Ja jeszcze pokażę może tutaj, o, co można jeszcze do tego zrobić. Mamy tutaj, o, tutaj się Angel nam ten kopie sobie. Pokażemy, co można jeszcze zrobić. Można wykonać takie pudełko, nie wykonać, bo ono jest gotowe, ale wyciąć dziurkę i taki tunel umieścić, ten pierwszy element w dziurce, tak żeby, o, weszło to wszystko i zablokować. No i teraz nasza Angel wejdzie sobie do domku, do kryjówki, którą wykonaliśmy. Karton można pomalować, my pewnie pomalujemy, ale nie zdążyliśmy teraz. Chcieliśmy tylko Wam pokazać, że sami możecie wykonać świetne zabawki i nie musicie płacić za to nie wiadomo jakich pieniędzy. Po prostu wystarczy trochę kreatywności i takie na przykład świetne wejście do kartona zrobiliśmy za darmo.
do domku, w którym właśnie tam Angel się schowała. Spróbujmy zobaczyć. Nie, nic tam nie widać, ciemno jest. Angie! Angel! Angel! Słychać ją, ale nie widać jeszcze. Nie wychodzi. Świetnie się tam czuję. Naprawdę tam jest ciemno. Można zrobić okienka w tym domku, w kartoniku, aby wpuścić światło do środka. Chociaż wszyscy wiemy, że króliki akurat uwielbiają kryjówki. Taka kryjówka jest super dla naszych pociech. Można wykonać więcej takich kryjówek. Można wykonać więcej takich tuneli i te tunele łączyć z następnym kartonem. No możecie przeróżne rzeczy robić i całkiem za 0 zł. O. Jeśli Wam się podoba nasz pomysł, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, bo będziemy pokazywać od czasu do czasu, oczywiście, bo mamy hodowlę i zajmujemy się codziennie króliczkami, a więc nie mamy zbyt wiele czasu na to, żeby kręcić te filmy takie właśnie, żeby pokazywać coś. Ale od czasu do czasu coś Wam tam będziemy pokazywać, jak coś wykonać, abyście nie musieli nie wiadomo jakich pieniędzy tracić na jakieś gadżety, tylko zaczęli kreatywnie się realizować. I naprawdę tutaj nie trzeba dużego wysiłku i nie trzeba nie wiadomo jakiej wprawy, żeby takie kółko zrobić. I te kółka przyczepiamy do siebie nitką, czy tam sznurkiem i wychodzi taki tunel. I jeszcze raz, jeśli Wam się podobał nasz filmik i podoba się Wam nasz pomysł, dajcie łapkę w górę. Jak macie jakieś pytania, możecie napisać w komentarzu. Jeżeli macie jakieś pomysły, co chcielibyście jeszcze zobaczyć, albo jak wykonać, to może jestem w stanie pomóc. Napiszcie. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Do usłyszenia.